Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie nakazał Izraelowi przerwać wojny w strefie gazy, ale też nie uwolnił go od najgorszych skojarzeń. Natychmiastowego wstrzymania izraelskich działań wojennych w celu ochrony ludności palestyńskiej w strefie gazy domagała się Republika Południowej Afryki, o czym Państwu mówiłem w podcaście geopolitycznym. Republika Południowej Afryki oskarżyła Izrael o ludobójstwo i takiego napiętnowania Izraela RPA oczekiwała. Natomiast to nie znalazło swojego odzwierciedlenia w wyroku Haskiego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. I tutaj z jednej strony Izrael uznaje to za swój sukces, ale z drugiej strony warto zauważyć, że od teraz, od chwili wyroku Haskiego Trybunału, ta wojna będzie toczyła się pod bardzo wnikliwą, międzynarodową kontrolą. Niestety ta wojna może trwać bardzo długo. Niektórzy eksperci, niektórzy komentatorzy mówią nawet, że latami, że ta, ten konflikt może tlić się latami i że latami Trybunał będzie rozpatrywał sprawę. Wniesioną przez RPA, a jest to sprawa o naruszenie konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Warto zauważyć, że Izrael chciał, aby Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości tą sprawą się w ogóle nie zajmował, aby ten wniosek całkowicie odrzucił. Natomiast Natomiast rzeczywiście Haski Trybunał tą sprawą się zajął, ale nie wydał żadnego wyroku, który równałby się z, z tym, że Izrael dopuścił się ludobójstwa, nic takiego nie nastąpiło w tym, w tym wyroku, mimo iż ta skala. Naprawdę okrucieństwa i ta skala ofiar, jeżeli chodzi o ludność cywilną, jest bardzo, bardzo duża. Nie sposób nie zauważyć, że to liczące aż 29 stron orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest wręcz nasączone, naszpikowane terminem ludobójstwo. I to jest oczywiście ściśle związane z tym, co toczy się w Strefie Gazy. Dziwi fakt, że Trybunał nie nakazał wstrzymania działań wojennych. Wielu komentatorów, wielu ekspertów na świecie komentując właśnie to 29-stronicowe orzeczenie trybunału, podkreśla, że ono nie nakazuje wstrzymania działań. Wojennych. Ale zdecydowaną większością głosów, bo 15 do 2, a czasami nawet 16 do 1, Trybunał w swoich głosowaniach nakazał Izraelowi zastosowanie innych środków zapobiegawczych. Tutaj jest wymienionych aż 6 środków zapobiegawczych, przy czym przy przedstawianiu czterech z nich pada termin ludobójstwo. W całym orzeczeniu kilkukrotnie przytaczana jest definicja, czym zdaniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w ogóle ludobójstwo jest. I tak możemy przeczytać, że zdaniem Haskiego Trybunału, ludobójstwo jest, cytuję, czynem dokonanym w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych czy religijnych. Koniec cytatu. W tym dokumencie możemy także przeczytać, że jest karane bezpośrednie i publiczne Podżeganie do ludobójstwa, przy czym w podżeganiu należy rozpoznać zamiar, kluczowy dla uznania, że o taki rodzaj zbrodni chodzi. No, przykłady wypowiedzi izraelskich przywódców, dowódców wojskowych, które mogłyby świadczyć o takim zamiarze, przedstawiła dwa tygodnie temu Republika Południowej. Izrael, jak zresztą ujawnił dziennik New York Times, odtajnił dla Trybunału rozkazy przywódców i dowódców wojskowych, które mają świadczyć o tym, że w nich takiego zamiaru nie było, natomiast miała być rzekomo troska o minimalizowanie ofiar ludności. Cywilnej. Natomiast patrząc na wy, ten wyrok Trybunału z piątku, 26 stycznia 2024 roku, to jest tam mowa o tym na przykład, że Izrael używał odhumanizowanego języka, jak to Określono i są przywołane wypowiedzi trzech ważnych izraelskich polityków, i to co ciekawe, wcale nie tych najbardziej radykalnych, w tym prezydenta. Ickhaka Hercoga i ministra obrony pana Galanta, Joawa Galanta, który mówił o, o tym, że, cytuję, walczymy z ludzkimi zwierzętami. Koniec cytatu: To jest cytat z ministra Galanta. A jeżeli chodzi o prezydenta Hercoga, no to. Ten cytat brzmi, cytuję, cały naród jest tam odpowiedzialny. Koniec, koniec cytatu. To są te, te, te wątki przytoczone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Natomiast premier Benjamin Netanyahu. Powtarza właściwie swoje wcześniejsze stanowisko, że formułowane oskarżenia o ludobójstwo są bezpodstawne, że jego zdaniem są oburzające i że jest to hańba, jeżeli chodzi o, o procedowanie tej sprawy przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Co ciekawe, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości bardzo niewiele miejsca poświęcił Hamasowi. To jest też interesujące, że nie został Hamas nazwany organizacją terrorystyczną. W tym orzeczeniu Haskiego Trybunału możemy przeczytać, że Hamas jest jedną z tak zwanych grup zbrojnych. Trybunał podkreśla tutaj, że przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego obowiązuje wszystkie strony konfliktu i wzywa Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uprowadzonych 7 października 2023 roku zakładników. Cała ta sprawa wniosku Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości pokazuje, jak mocne są naciski na ten Trybunał, jak mocne są naciski na Organizację Narodów Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone, przez sojuszników Stanów Zjednoczonych. I widać, jak wzbiera ogromna fala oporu przeciwko właśnie temu porządkowi amerykańskiemu, temu porządkowi narzuconemu przez kolektywny zachód obecnie, I moim zdaniem, wzrost siły grupy BRICS, po już po rozszerzeniu o kolejnych pięć państw w mijającym miesiącu jasno pokazuje, że Kres tego porządku międzynarodowego jest coraz, coraz bliższy. Niemniej jednak warto zauważyć, że konflikt na Bliskim Wschodzie ma ogromny potencjał wzrostowy, ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o eskalację, jeśli chodzi o wzrost ryzyka geopolitycznego, i to niewątpliwie odbije się także na bezpieczeństwie Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.